Cześć, mam na imię Mikołaj, witajcie w Warband TV, a w dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego, a mianowicie pokażemy Wam intro do Kill Teama 2. Nie, Kill Teama 3. Nie, do nowego Kill Teama. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Okej, dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda nowy Kill Team, a pomoże mi w tym specjalista, którego serdecznie tu zapraszam. Jest to nasz człowiek od efektów specjalnych, wideo, audio, social media. Cześć Mateuszu. Słuchaj Mateuszu, gramy dzisiaj w Kill Teama nowego. Czy Ty grałeś w poprzedniego Kill Teama? Przyznam się, że nie i przyznam się też, że nie grałem w żadną grę od GW. Tyle, nie będziemy tego komentować, natomiast w takim razie serdecznie Was zapraszamy na intro. Dziś przeniesiemy się do sektora Octarius, gdzie dzielny Krieg, jego Kill Team, będzie walczył przeciwko Kill Teamowi Orkowemu. Będzie się to działo w Cockfist City. Tutaj będą walczyć z Ork Big Mick. Właśnie z Cockfistem. Ich celem jest poróżnienie ze sobą plemion, żeby przez kolejne setki lat toczyły boje między sobą. Teren, który tutaj widzicie, jest specjalnie dostępny właśnie w boksie Octariusa. Mamy w tym momencie rozstawioną tylko część terenów. Nasze Kill Teamy składają się tylko z 5 jednostek i będziemy grać tylko 2 turning pointy, ale mamy 4 punkty do zdobycia, każdy z nich równowartość jednego victory pointa, które będą się również resetować po każdej turze. No dobrze Mateuszu, to w takim razie zaczynamy. Wybrałeś orki, ja mam Death Corps of Krieg. Zanim zaczniemy, chciałbym porozmawiać z Tobą o statystykach. Dobrze. Weźmiemy sobie Trooper Weterana jako przykład. Tutaj mamy jego statystyki, kartę statystyk, tak zwany data card. Po lewej stronie na górze mamy nazwę jednostki, Trooper Veteran. Następnie mamy opisane informacje dotyczące tej jednostki, takie ogólne, oraz jego statystyki. 6 statystyk określa jego możliwości na polu bitwy. Po pierwsze M, to jest movement, i mamy tutaj określenie zwykle cyfrę oraz kształt. A dlaczego kształt? Dlatego, że ktoś w GW stwierdził, że po co używać cyfr, będziemy używać kształtów. Super, więc żeby nam skomplikować, poruszamy się o 3 kółka. Na naszych tutaj nieściemniaczkach mamy informacje, ile to jest jeden trójkąt, ile to jest jeden kwadrat, ile to jest jedno kółko i jeszcze mamy jedną, ile to jest jeden pięciokąt. I tego będziemy używać. Czyli jeżeli jednostka może się poruszyć o 3 kółka, to wówczas w linii prostej wykonuje każdy z tych kółek. O, w tej chwili jednostka przemieściła się o 3 kółka. Każdy z tych elementów był w linii prostej. Następną statystyką jest APL, to jest Action Points Limit, to jest limit punktów, jakie możemy wykorzystać na akcję. Na przykład akcją jest ruch i on kosztuje nas 1 Action Point. Kolejny jest Group Activation. Gdybyśmy mieli jednostki, na przykład właśnie ten Trooper Veteran, miałbym więcej Trooper Weteranów, w momencie aktywowania tej jednostki mogę również aktywować określoną ilość jednostek w tym podpunkcie. Zwykle to jest 1. W przypadku naszego Trooper Weterana, mimo że to jest 2, ja mam tylko jedną jednostkę, więc to nie ma znaczenia. DF, Defense, obrona, to jest ilość kostek, jakimi będziemy rzucać podczas obrony, podczas strzelania. I Save, czyli wartość, którą musimy osiągnąć na naszych kościach sześciennych, 5 lub więcej w przypadku Trooper Weterana, dlatego jest to oznaczone 5+, aby móc się obronić. W, wounds, to są rany, to jest ilość obrażeń, jakie może otrzymać ta jednostka. Jeżeli spada do 0 lub poniżej, jednostka jest ściągana ze stołu. Ok, to tyle jeżeli chodzi o statystyki samego naszego żołnierza, natomiast później jeszcze mamy statystyki, które się odnoszą do broni. W przypadku Trooper Weterana jest to lasgun, i do walki
na odległość, dlatego jest tutaj celowniczek. Później mamy dwa skrzyżowane miecze, to jest bajonet i w tym momencie będziemy mogli wykorzystać w walce wręcz. Następnie A określa ilość kostek, jakie będziemy używać do ataku. W przypadku lasgana są to 4, w przypadku bajoneta są to 3 oraz musimy osiągnąć odpowiedni poziom rzutu na naszych kostkach. W obu przypadkach jest to 4 lub więcej. WS i BS oznaczają ballistic skill w przypadku strzelania i weapon skill w przypadku walki wręcz. D to jest damage, to jest ilość obrażeń, jakie zadajemy. Mamy tutaj dwie liczby. Pierwsza określa zwykłe trafienie, a druga określa trafienie krytyczne. Trafienie krytyczne jest wówczas, kiedy osiągniemy 6 na naszej kostce. Następnie są special rules, które mogą określać dodatkowe rzeczy, na przykład zasięg. Niektóre bronie nie mają tutaj informacji o zasięgu, gdyż plansza jest na tyle mała, że są w stanie strzelać na każdą odległość. Oraz pod koniec wykrzyknik, tu mogą być dodatkowe informacje o tej broni. Mamy jeszcze dwie informacje na naszej karcie, abilities, umiejętności i unique actions. To są wyjątkowe akcje, które jednostka może wykonać. W przypadku troopera nie mamy ich zaznaczonych. Na samym dole mamy keywordsy, które są ważne przy niektórych strategic ployach, o których będziemy mówić, czy w innych akcjach, kiedy keywordsy są wymienione. Oraz 4 oznaczenia, które nas w tym momencie nie interesują, bo są w innym trybie rozrywki. Więc przechodzimy teraz już do samego grania. Dzisiaj będziemy grać na terenach z Octariusa i dlatego też wykorzystujemy, nasz killzone jest z tych terenów zbudowanych. Mamy 3 duże tereny, które mają właściwości heavy, to znaczy, że one mogą nam dać cover, czyli pozwolić nam się osłonić, jak i mogą dawać właściwość obscured, czyli zasłaniania. Natomiast te mniejsze to są light i one mogą dawać tylko i wyłącznie cover. Konkretnie odniesiemy się do tych sytuacji, kiedy co nam daje cover i co to oznacza już podczas samej rozgrywki. Mamy 4 punkty, o które będziemy walczyć. Aby zdobyć punkt, musimy znaleźć się w odległości kółka od danego punktu i następnie poświęcić jedną akcję, aby przewrócić na drugą stronę i zdobywamy w ten sposób victory points. W kolejnej turze, tury w grze się nazywają turning points, odwracamy je z powrotem i znowuż możemy zdobyć te same. To jest nasz scenariusz, który wylosowaliśmy z podręcznika. Czy w podręczniku są jakieś inne jeszcze? Tak? Są, zarówno w podręczniku głównym są scenariusze, jak i w podręczniku Octariusa do tego zestawu killzone'owego występują inne. To jest najprostszy, który jest polecany na start. W samym Kill Teamie są 3 rodzaje rozgrywki. Jest Open Play, to jest ten, który dzisiaj będziemy używać. Jest on najprostszy. Następnie jest Matched Play, to jest taki turniejowy, w którym wykorzystuje się jeszcze dodatkowe karty. Jest bardziej rozbudowany. I jest Narrative Play, czyli taki system kampanijny, gdzie gramy kilka misji pod rząd i możemy ulepszać swoje jednostki pomiędzy misjami. Fajnie, super. Dobrze, ok. Mamy w tym momencie określone nasz tereny. Wiemy, co musimy zrobić, jakie są cele naszej misji. Jesteśmy w stanie odczytać nasze data karty. Mamy po 5 jednostek. Normalnie wystawia się jednostek więcej. W przypadku Kriega i w przypadku właśnie orków jest to nawet 10 jednostek na Kill Team. My gramy ograniczoną ilość tutaj dla tego intra. Dodatkowo gra się 4 tury, 4 turning pointsy. My będziemy grać tylko i wyłącznie 2, tak żeby pokazać, jak wygląda przebieg gry i jak mniej więcej wyglądają akcje. Każdy turning point składa się z 3 elementów. Po pierwsze, będziemy określać inicjatywę. Inicjatywa będzie pozwalała nam wykonać pierwszy ruch. Drugą kwestią będzie faza strategii. W fazie strategii będziemy właśnie wybierać sobie strategic ploye. Są 2 rodzaje plojów w grze. Strategic ploys i tactical ploys.
Strategic ploys właśnie w tej drugiej fazie wybieramy i płacimy za nie command pointsami, które będziemy otrzymywać, również o tym za chwilę będę mówił. I będziemy na zmianę wybierać strategic ploye. Każdego możemy wybrać tylko raz w danej turze i tylko tyle możemy ich wybrać, za ile możemy zapłacić. Czyli jeżeli mamy 3 command pointsy, możemy wybrać 3 strategic ploye, bo tak się składa, że akurat te kosztują po jednym CP. Natomiast tactical ploye to są rzeczy, które możemy aktywować już podczas samej rozgrywki, czyli już podczas walki w konkretnej sytuacji. Ta sytuacja jest zwykle bardzo jasno opisana tutaj i one również kosztują command points, dlatego nie warto wydawać wszystkich na strategic ploye. Warto sobie coś zostawić i mieć w głowie, że możemy wykorzystać tactical ploye dla swoich jednostek. Jest jeszcze jeden tactical ploy, który jest dostępny dla wszystkich frakcji. Jest to reroll podczas ataku lub podczas obrony, gdzie możemy za jednego command pointa przerzucić jedną z kostek. Ok, to mamy ustalone, wiemy jaki jest przebieg, a zatem przejdźmy do przygotowania rozgrywki. Będziemy korzystać z Open Play Mission Sequence i po kolei będziemy przechodzić przez te 10 punktów, które jest tutaj wymienione. Pierwszym jest Determine Mission. Misję już znamy. Następnie jest zapoznanie się konkretnie z misją. To już Wam wytłumaczyłem. Determine Killzone, czyli wybrać Killzone'a. Myśmy wybrali sobie Octariusa, także tą też kwestię mamy już ustaloną. Teraz musimy wybrać Select Drop Zone. I po to będziemy rzucać w tym momencie kosteczką. Dawaj. Ile? Wyższy wynik wygrywa. Wyższy wynik wygrywa. Ty czwóreczka. Masz czwóreczkę, ja mam szóstkę, dziękuję bardzo. Więc teraz tak, ja wybieram, czy chcę być atakującym, czy obrońcą. Ustalmy, że ja będę atakujący, a ty będziesz obrońcą. Dobra. To powoduje, że ty będziesz musiał się wystawić pierwszy. Ok, ja wybieram sobie tą stronę, tobie zostaje tamta strona. I następnie przechodzimy do wyboru Select Kill Team. To już mamy zrobione. Ustawiamy barykady. Każdy z nas ma jeszcze dwie barykady, które może sobie ustawiać. Pierwszy zaczyna gracz broniący się. I teraz tak. Nasz drop zone jest na szerokość tego oto paska. Jest to kwadrat. I następnie nasze barykady możemy rozłożyć do maksymalnej odległości tego pięciokąta od naszego dropzona. Proszę Ciebie bardzo. Dziękuję. Czyli maksymalnie dotąd tak. Barykadę mogę położyć. Proszę Ciebie bardzo. Dobrze. W takim razie myślę, że dobrym pomysłem będzie osłonięcie czwartego tutaj punktu. Śmiało. Postawię barykadę w taki sposób, żeby osłonić przed Twoim ewentualnym ostrzałem z tamtej strony. Okej, okay, świetnie. Ja zatem wystawię moją. Sprawdzam sobie mniej więcej jaka jest odległość. Ja sobie postawię swoją barykadę tutaj. Proszę Ciebie bardzo. Twoja kolej na drugą. Dobrze. Tu już nie muszę szczegółowo mierzyć, ponieważ moją barykadę chcę położyć dość blisko strefy mojego rozstawienia. Mhm. A mianowicie będzie ona chroniła ten tutaj przestrzał. Okej, okay, nieźle. Ja też nie będę mierzył. Wiem mniej więcej gdzie chcę. A zmierzymy dla pewności. Wszystko się w takim razie zgadza. Mamy rozstawione barykady, a zatem przechodzimy do rozstawiania swoich operatywów. Tak jak wspomniałem, twój drop zone jest na szerokość jednego kwadrata i teraz musisz się dobrze zastanowić, ponieważ nie tylko będziesz stawiał swoje jednostki, ale również będziesz określał, jakim rozkazem one rozpoczynają akcję. A rozkazy mamy dwa. Jeden to jest ten rozkaz z celownikiem, drugi jest z taką czaszką, którą częściowo widać, częściowo nie widać. Rozkaz z celownikiem to jest engage. To znaczy, że jesteś w trybie bojowym. Możesz strzelać, szarżować, walczyć, ale przez to też jesteś bardziej widoczny dla przeciwnika. Conceal natomiast powoduje, że nie możesz strzelać, nie możesz szarżować, ale chowając się za barykadami, chowając się za różnymi elementami, jesteś w coverze. To jest tak, jakbyś leżał, był całkowicie przykucnięty i schowany, co powoduje, że nawet nie mogę Ciebie obrać za cel mojego strzału. Jasne? Jasne. Dobrze. Super. Dobrze, więc teraz musisz wystawić wszystkich swoich chłopaków i od razu wybrać im
konkretny rozkaz, jakim chcesz, żeby rozpoczynali tą misję. Dobrze, już po przeczytaniu nawet nazw bohaterów widać, że zajmują się oni poszczególnymi profesjami, dlatego rozstawienie ich w kluczowych miejscach według ich profesji będzie, myślę, kluczowe, żeby przejąć punkty. Zacznę może od mojego Rocket Boya, który dysponuje wyrzutnią rakiet. O tak. Ustawi się on w strefie rozstawienia po lewej stronie planszy. Będzie on nieopodal tych ruin. Dobrze. I będzie oznaczony on znacznikiem informującym, że jest gotowy do akcji. Okej. Drugą moją postacią będzie standardowy Commando Boy, który jest taką bardzo uniwersalną jednostką, jak się zorientowałem. Dlatego stanie on na środku. Mniej więcej środek planszy. I on będzie już... będzie już oznaczony znacznikiem z czaszką, co oznacza, że będzie gdzieś próbować się skryć, próbować się schować na razie przed ostrzałem, o ile to będzie możliwe według zasad. Okay. Trzecim moim żołnierzem, orkiem, będzie Daka Boy, który dysponuje dużą siłą ognia, dlatego ustawię go na środku, za zasłoną. Będzie on w gotowości do ataku. Następnie jest moja Snipa Boy. On jest snajperem. Snajperzy dobrze się czują na flankach, dlatego postawię go z prawej strony. Okay. W gotowości do ataku. A mój dowódca również będzie wspierać środek. Tu sobie odsłonię mój znacznik, odstawię. Będzie stać centralnie na środku. I również mój dowódca będzie się próbować kryć. A, conceal, dobrze. Conceal. Sneaky, sneaky orki. Dobra, ja teraz w takim razie wyłożę sobie, sprawdzę, jakie są tutaj odległości i zaczniemy od snajpera. Tak, tak, mój snajper będzie tutaj przygotowany i on oczywiście, jak to snajper, będzie w concealu. Następnie weźmiemy mojego dzielnego dowódcę. On będzie prowadził szarże od samego początku. Żaden conceal, engage. Co my tutaj jeszcze mamy? Dobrze, weźmiemy mojego genera weterana, który jest uzbrojony w plazmę. Wystawimy go tutaj. Również damy mu engage'a. Hardened weterana. Myślę, że damy go tutaj. Temu damy conceala. I został jeszcze trooper. Myślę, że trooper damy go tutaj. A mianowicie dlatego, że będzie wspierał naszego dowódcę i też będzie w engage'u. OK. W tym momencie mamy rozstawione już wszystkie nasze jednostki, mamy gotową planszę i wszystko do rozpoczęcia gry w Kill Teama, a więc zaczynamy od pierwszej tego turning pointu. Najpierw jest oznaczenie inicjatywy. Jeżeli chodzi o inicjatywę, to na początku ja jestem atakującym i ja mogę wybrać, kto będzie miał inicjatywę i ja chcę mieć inicjatywę, ja chcę rozpoczynać, chcę być tutaj pierwszy w tym momencie, więc to jest ustalone, tylko i wyłącznie ta inicjatywa jest ustalana w pierwszej turze w ten sposób, następnie zawsze będziemy wykonywać roll-off w kolejnych turach. Przechodzimy następnie do strategy phase, tutaj będziemy właśnie wybierać nasze strategic ploje i również zaczyna pierwszy osoba z inicjatywą. Żeby płacić za strategic ploje, musimy mieć command pointy. Na start, ponieważ każdy z nas ma lidera, mamy dwa command pointsy, ty również, i w tej chwili otrzymujemy jeszcze jeden. Przy każdej strategy phase otrzymujemy jeden, co znaczy, że w tym momencie mamy trzy. Ja wybiorę sobie into the breach. Into the breach powoduje, że wszystkie moje jednostki, które w tym momencie znajdują się w drop zone, mogą wykonać darmową akcję dash, jeżeli skończą swój ruch bliżej twojego drop zone. Czyli zapłaciłem jeden command point i into the breach wybrałem sobie jako strategic ploy. Dobrze. Ja wybiorę bardziej agresywny strategic ploy nastawiony na strzelanie, a mianowicie daka. Oh yeah. Orki dzięki temu placeowi będą mogły, gdy będą oddawały strzały bronią palną czy też bronią rakietową, snajper, jeżeli wyrzucą jakikolwiek critical hit, czyli oznaczony szóstką,
będą mogły jedną z kości, która nie trafiła przy strzale, automatycznie zamienić na trafienie. Okej, okay, super, dobrze. Ja nie wybieram drugiego strategic playa, pasuje, czy ty wybierasz drugiego? Ja też na razie pasuję. Okej, okay. W tym momencie skończył się w takim razie strategy phase i przechodzimy do fire phase, firefight phase. I w tym momencie ja będę wybierał pierwszy swojego, pamiętając, że każdy z naszych operatywów ma określoną ilość akcji. I teraz chciałbym powiedzieć, jakie akcje operatyw może wykonywać. Po pierwsze, może wykonać zwykły ruch, który już pokazywałem i on zależy od karty charakterystyki. Weźmy sobie za przykład naszego trooper weterana, którym wcześniej się posługiwaliśmy. On ma 3 kółka, czyli zwykła akcja ruchu to byłoby przesunięcie o 3 kółka i to by kosztowało mnie 1 action point. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, jest szarża. Wykonanie szarży to jest zwykły ruch, czyli w tym przypadku tego trooper weterana to są te 3 kółka ruchu plus jeszcze jedno kółko dodatkowo i wówczas musimy się znaleźć, pozwoli, że pożyczę na chwilę twojego opaczka, musimy się znaleźć w trójkącie od przeciwnika. W tym momencie jesteśmy w engage'u. Engage powoduje, że możemy walczyć wręcz, nie możemy do siebie strzelać, inni też nie mogą strzelać do nas i w momencie, kiedy my walczymy ze sobą, jesteśmy w takim clinchu. Możemy wyrwać się z tego clinchu, ale jest specjalny rozkaz, który się nazywa fall back. On powoduje zwykły ruch, w którym my się wycofujemy, czyli w tym momencie byłyby to również 3 kółka, ale on kosztuje 2 action pointy. W przypadku mojej jednostki, wszyscy moich jednostek, wszyscy mają tylko 2 action pointy, więc to by było wszystko, co mógłbym zrobić. Kolejną akcją jest dash. Dash jest to akcja, w której poruszamy się o kwadrat do przodu na wprost. Jest to o tyle fajna akcja, że możemy ją wykonać po ruchu, połączyć ją z ruchem, przez co jesteśmy w stanie pobiec dalej, przesunąć dalej naszą jednostką. Czyli nie każdą akcję można połączyć z każdą akcją. Nie każdą akcję można połączyć z każdą akcją. To znaczy, jeżeli zrobimy zwykły ruch, jeżeli zrobimy fallback, jeżeli zrobimy dash, to nie możemy używać szarży. I w drugą stronę, jeżeli zrobimy szarżę, to nie możemy używać tych. Tak samo nie możemy powtórzyć żadnego z rozkazów podwójnie, czyli nie możemy wykonać 2 razy ruchu. Stąd ten dash jest bardzo ważny w momencie, kiedy, nie wiem, chcemy się schować za coverem, chcemy gdzieś dobiec, osiągnąć jakiś punkt, to jest nasz najważniejszy cel. Mamy tą możliwość jeszcze dosunięcia się o jeden. Pickup, podniesienie, u nas nie ma pickup, natomiast u nas jest przejęcie obiektywu. Musimy znajdować się w kółku od obiektywu i wówczas wykorzystując jedną akcję możemy go odwrócić i zdobyć victory points. Kolejnym jest strzał oraz walka wręcz. One również kosztują 1 action point. Dobrze, wracamy na nasze miejsca. W takim razie ja aktywuję mojego dzielnego trooper weterana. Tak, tak, niech i tak będzie. I wykonam darmowy dash. Dlaczego wykonuję ten darmowy dash? A to dlatego, że wcześniej aktywowałem tego strategic ploya into the breach. Czyli najpierw robimy sobie darmowy dash. Nie wykorzystałem jeszcze żadnego action pointa, a już jestem blisko naszego obiektywu. W tym momencie jestem w kółku, wykorzystuję jeden action point, odwracam, otrzymuję jeden victory point. Proszę Ciebie bardzo, to sobie postawię. Mam już jeden victory point i został mi jeszcze jeden action point. Teraz tak, co by tu zrobić? Czy ja jestem w stanie strzelić? Żeby sprawdzić, czy jestem w stanie strzelić, muszę zobaczyć na karcie, czy nie mam określonego zasięgu. Nie mam. To już jest dobrze. Drugą kwestią, którą muszę sprawdzić, to jest, czy widzę jednostkę. W jaki sposób to sprawdzam? Patrzymy, czy z linii mojej głowy jestem w stanie zobaczyć jakąkolwiek część jednostki. Nie podstawki, ale konkretnie jednostki. Ja w tym momencie widzę twojego boja. Tego mniej więcej. Ale i pytanie, czy on się znajduje wystarczająco blisko. Mógłbym oddać strzał, ale ja też nie znajduję się wystarczająco blisko barykady. Więc wykonam zwykły dash
i po prostu stanę za barykadą. Wykonałem dwie akcje, odwracam mój żeton, czyli ta jednostka już została aktywowana. To, że jestem w odległości trójkąta od tej barykady, powoduje, że jeżeli będziecie do mnie strzelać, będziecie mnie widzieć, ale jedna z moich kostek obrony będzie automatycznym sukcesem. Okej, ja wykonałem swoim, zatem teraz twoja tura, gdyż będziemy na zmianę aktywować nasze jednostki. Dobra, ja moim orkiem chcę wejść do góry. Jest to możliwe? Tak, jak najbardziej. Musimy sprawdzić, czy jesteś w trójkącie od tego. Jesteś. Jesteś w trójkącie od przeszkody, więc możesz rozpocząć. I teraz tak, powiedz mi, na jaką odległość jesteś w stanie tą jednostką przejść? Trzy kółeczka do przodu. Trzy kółeczka, dobra. Jedno kółeczko, żeby wejść na górę. Drugie, zaokrąglamy w górę, więc straciłeś już dwa kółeczka. No ale masz jeszcze trzecie, żeby się spokojnie wejść na górę. O, świetnie, będę mógł strzelać z góry. Bez problemu jesteś nawet tutaj w stanie dojść. Dobra, i o to mi chodziło. Teraz idealnie mogę strzelać do twoich jednostek. Okej. To co, druga aktywacja, strzelanie w takim razie. Drugi mój punkt aktywacji. Dobra, do kogo? Właśnie. Moja broń ma nieograniczony zasięg, nie ma żadnego ograniczenia. Dobrze. Więc strzelę do tego, chcę strzelić. Dobrze, powiedz mi, czy jakieś tam umiejętności, abilitki ma twoja broń? Tak. Jest AP1. AP1, Armor Piercing 1, to znaczy, że ja będę miał trudniej, jeżeli chodzi o moje save'y, czyli jak mam save'y na 5, to będę miał na 6. O, świetnie. A czy Splash 1 coś mi daje? Splash 1 tak. Po pierwsze dostanę jeszcze dodatkowego wunda, jak we mnie trafisz. A po drugie, jednostki, które by znajdowały się w kółku, również otrzymałyby Mortal Wounda. Na szczęście jestem tutaj sam, więc jeżeli mnie trafisz, to tylko on ucierpi. Teraz jeszcze musimy jedną rzecz sprawdzić. Po pierwsze, czy mnie widzisz? Tak, widzisz mnie. Po drugie, musimy wyobrażone linie poprowadzić od twojej podstawki, obojętnie jakiego punktu podstawki, dwie, które obejmą moją podstawkę. I trzeba sprawdzić, czy te linie nie przechodzą przez jakieś barykady. Jedną barykada jest tutaj, ale ty znajdujesz się w odległości trójkąta od niej, więc jest ok, możesz przez nią strzelać. Druga jest tutaj i ponieważ ja znajduję się w odległości trójkąta od niej, to znaczy, że jestem w coverze. Ale ponieważ jestem w engage'u, to nie leżę na ziemi, tylko jestem widoczny z nad niej, więc możesz do mnie strzelić. Ja będę miał ten benefit, korzystając z covera, że przed rzutem na obronę, na save'a, jedną z kostek od razu będę mógł uznać za sukces. Zwykły. Okej, dobra. No to ja strzelam, aż 5 kostek biorę według mojej tabelki. Dobra. Jaki jest twój cel? Osiągnięcie? Ile musisz wyrzucić? Muszę co najmniej 4 wrzucić. Na 4 plus zadaję damage. Okej. Rzucamy. Okej, mam 2 trafienia. W tym jeden jest krytykiem. Więc ty chyba miałeś jakiegoś ploja związanego ze strzelaniem. Tak, wziąłem sobie na początku daka. Mm-hmm. Co oznacza, że jeżeli wykulnę jeden critical hit. A masz? A mam, wykulnąłem 6. Mogę sobie jeden taki nietrafiony zamienić na trafiony. Ała, szczególnie przy tej broni, to boli. Yeah. No dobra, ale ja teraz save'y. Save'y na moim, mam 3 kosteczki na 5+, ponieważ ty masz armor penetration, to na 6+. Jednego mogę od razu sobie zrobić jako sukces, ale nie mogę jako sukces krytyczny, tylko jako zwykły, ale przyjmujemy, że to jest sukces. I to come on, I need some. Ach, niestety nie. Więc co ja mogę zrobić teraz? Jedna moja kosteczka, która jest zwykłą obroną, może zlikwidować jeden twój zwykły atak. I to czynię. Dobrze. Czyli otrzymuję jeden krytyk i jeden zwykły na twarz. No to powiedz mi, jak to wygląda. Jeden zwykły to 4 obrażeń, a jeden critical to 5 obrażeń. Pamiętaj o moim splashu jeszcze. Czyli 10 obrażeń na 7 wundów. Szlaken. Super weteran is down. Od razu zginął, no świetnie, polubię to ork już. Tak. Dobrze, zamieniam znacznik, mój ork już wszystko zrobił w tej turze. Dobrze, to zmienia nieco postać rzeczy. Okej, w takim razie odpalam mojego dowódcę. Wykonuję dasha darmowego dzięki mojemu plojowi i będę próbował pobiec jak najdalej. Zwykłym move'em, jedno kółeczko, drugie kółeczko, trzecie kółeczko i ciach, aktywuję, dostaję drugiego
I w tym momencie zakończyłem swoją turę. Czyli tak, pierwszy był dash, on był darmowy, dzięki mojemu playowi. Potem zrobiłem move'a, jakby to była moja pierwsza akcja, za którą zapłaciłem jeden action point. I drugi action point za to, że zdobyłem tutaj victory pointa. Dobra, za kolej. Ja biorę mojego Ducka Boya. Mhm. On ma trzy kółka ruchu. Okay. Przesuwam go w stronę mojego znacznika. Dobrze. Raz, dwa, trzy. I teraz pytanie, czy chcę strzelać, czy chcę przejąć znacznik? Ale ja chyba w tej turze chcę przejąć znacznik, żeby zdobyć victory point. Pamiętaj, że victory pointy będą, te znaczniki będą resetować się za każdym razem, więc możesz zdobyć teraz punkt i w kolejnej turze, w pierwszej akcji tego zawodnika możesz również zdobyć na tym samym obiektywie punkt. Także myślę, że zdobywanie w tej chwili jest jak najbardziej sensowne. O, świetnie. Dobra, obracam znacznik, żeby zasygnalizować, że go zdobyłem. Dobra. Przyznaję sobie jeden victory point. Ok. I obracam znacznik z użycia mojej jednostki. No dobrze, no dobrze. Taka się tutaj sytuacja zrobiła. On jest normalnie w engage'u. Ok. Tak. To teraz taka sytuacja, że odpalam mojego snajpera, wykonuję darmowego dasha. On jest w concealu, ale jako snajper ma specjalną abilitkę, która mówi, że jeżeli w tej turze nie wykonałem normal move'a, charge'a ani fallbacka, mimo tego, że jestem w concealu, mogę oddać strzał. I ponieważ barykady, wszystkie tutaj, to jest light cover, one nie powodują obscura, to znaczy, że ty nie jesteś w zasięgu, żeby korzystać z tego, ja jestem w stanie do ciebie. O, niedobrze, niedobrze. Strzelić. I będę chciał to zrobić. Tak, tak, tak. Więc będziemy oddawać strzał. I strzał na snajperce to są tak. Cztery kostki na 2+. Wszystko weszło, żaden krytyk. A szkoda, szkoda. Mój Ducka Boy broni się trzema kostkami. Śmiało. Save na 5+. O! O ja! Wszystko obronione. Wszystkie trzy. No dobrze. Masz jednego krytycznego, ale on jakby zbija mi jednego zwykłego. Masz dwa zwykłe, które zbijają mi zwykłego i jeden zwykły wchodzi tobie. Czyli trzy wundy. Dobrze. Mój ork ma 10 życia, dlatego oznaczę cyfrą 7, że jeszcze tyle wundów może przyjąć. Dobra, okej. Okay. Nie wykonuję żadnej kolejnej akcji, pasuje. Dobra. No tak, mój ork dowódca i ten ork są w ukryciu, co jest niepodobne do orków, ale tak, to jest część mojej taktyki. Mm-hmm, zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda. Aktywuję mojego dowódcę, 3 kółka ruchu do przodu, podejdę do przesłony, zasłony. Mm-hmm. Z racji tego, że jestem w ukryciu, nie mogę strzelać, pasuje drugą moją aktywacją. Okej. Dobrze. Ja nie widzę większej możliwości dla ciebie tutaj, żeby mi jakoś bardzo zagrozić, ale ja postaram się szybko zadziałać. A ten mój gunner weteran wykonuje tak. Wykonuje dasha. Następnie to był darmowy. Teraz wykonuje ruch. Raz. Dwa. Szczerze mówiąc, jestem już w zasięgu i wcale nie chcę się bardziej zbliżać do ciebie, więc nawet się trochę cofnę. Jestem w zasięgu i moją drugą akcję płatną wykorzystuję na to, żeby objective i mam 3 victory pointy. Kończę tutaj. Nie jest to najlepsza pozycja. Nie jestem w żaden sposób schowany. No ale przynajmniej zdobyliśmy 3 victory pointy i powodowałem, że ty już nie jesteś w stanie żadnego victory pointa zdobyć w tej konkretnym turn pointcie. No to orki idą zabijać w takim razie. No, powodzenia. Dobrze, mój snajper w takim razie. Snajper, snajper, snajper. On chce podejść do przodu na początku. Jasne. Również 3 kółka movementu. On się tu ustawi. Okej. Da radę się jeszcze przycisnąć. Ja chcę iść do przodu. Wychodzisz nim. Wychodzę nim. Wychodzę nim i strzelam do twojego odsłoniętego gościa komandosa. Jak najbardziej. Zanim jednak oddasz jeszcze strzał, chciałbym powiedzieć o tym, że te wszystkie tereny, czyli te nasze barykady,
są tak zwanymi terenami traversable, to znaczy, że można przez nie przechodzić. Koszt przejścia to jest jedno kółko, czyli w przypadku mojej jednostki, jeżeli bym podszedł jednym kółkiem, znalazł się jeden trójkąt od przeszkody, mogę poświęcić jedno kółko, żeby przedostać się na drugą stronę i zostaje mi jeszcze jedno kółko, żeby wykonać ruch. To jest tak na przyszłość. Dobra. Mój ork zmieścił się w tej luce tutaj, dlatego nie musiałem wykorzystywać tego punktu. No więc, strzelam do ciebie w takim razie. O, aż 6 kostek będzie strzelało. Okej. Okay. Na jaki wynik musisz osiągnąć? Muszę co najmniej 3 plus wyrzucić. Masz 6 kostek? Mam 5. Trzymaj. Dobra, dzięki wielkie. To był dobry rzut, orki, postarajcie się. No jest dobrze. Jedna nie trafiła, jedynka nie trafiła. O ja. Trafiło 5 kostek. O ja. W tym jest jedno trafienie krytyczne. A dzięki mojej plojsowi, daka, jeżeli mam co najmniej jedno trafienie krytyczne, mogę sobie tą jedyneczkę zamienić również na trafienie. No dobrze, to był orkowy strzał, naprawdę. Ajajaj. 6 trafień zadających po 3, po 2, te, po 2 obrażenia. Dobrze, ja bronię się, strzelam. Bronię się 3 kostkami i muszę osiągnąć 5 plus. Nic! Dobra, podlicz mnie, zanim ściągnę figurkę. 2, 4, 6 krytyk, ale też zadaje tyle. 8, 10, 12. Broń nie ma jakiegoś dodatkowego. Jest jeszcze, jest jeszcze wykrzyknik, o którym zapomniałem. MW2. Mortal Wounds 2, czyli jeszcze 2. No niestety. A to była zła decyzja i bardzo źle się tutaj dla mnie dzieje. 2 jednostki już zostały ściągnięte. O, grubo. Zadałem 14 punktów obrażeń łącznie, a twój miał 7 wundów. Miał 7 wundów. Zabiłem go 2 razy. Wszyscy poza moim sierżantem mają 7, sierżant ma 8. Także no nie jesteśmy najtwardszymi jednostkami i trochę tutaj przekozaczył. Obracam, koniec aktywacji tej jednostki. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobrze, została mi jeszcze jedna jednostka. Ona jest akurat w konsilu, a także wykonuje darmowego dasha. I szczerze mówiąc, po wykonaniu darmowego dasha robię 2 pasy, zostanę tutaj. Nie jestem w stanie ani strzelać, ani nic robić. Nie opłaca mi się, jak widać, wybieganie za daleko. Koniec. Wszystkie moje jednostki zostały aktywowane. Moje ostatnie znajduje się w ukryciu, o czym świadczy znacznik. 3 kółka ruchu do przodu. Dawaj. 2 i 3. Mhm. Czy mogę jeszcze wykonać dasha? Tak, możesz. Mogę jeszcze wykonać dasha, czyli kwadrat odległości. Chcę sobie przejść tutaj delikatnie do przodu. Okej, okay, nieźle. Świetnie. Koniec moich aktywacji na tą turę. Koniec aktywacji. Okej, okay. Zatem kończymy ten turning point i wracamy do inicjatywy. Ponieważ w pierwszej to zależało tego, kto był atakujący, kto był defenderem. Teraz już normalna jest potyczka. W takim razie robimy roll-off. Kto więcej? Kto więcej? 6. Aha. Ja. 1. Ale masakra. I ty nie tyle, że masz inicjatywę, tylko decydujesz, kto będzie miał inicjatywę. Więc? Więc ja zacznę od inicjatywy. Poproszę znacznik. Proszę ciebie bardzo. Znacznik przechodzi. Szykujemy nasz stoliczek. Stolczyk szykujemy tak, że nasze obiektywy wracają do aktywnych i będziemy mogli zdobywać znowuż punkty. Nasze jednostki odwracamy im rozkazy i teraz tak, one być może w tym momencie mają inne rozkazy niż byś chciał mieć, natomiast możesz je zmienić w momencie aktywowania jednostki. Czyli jeżeli jednostka miała conceala w poprzedniej turze, ona ma tak długo tego conceala, aż jej nie aktywujesz i nie stwierdzisz, dobra, zmieniamy rozkaz na engage'a. I ty zaczynasz i masz więcej jednostek niż ja, co będzie powodowało, że ja będę mógł wykorzystać pewną umiejętność, ale o tym tobie powiem. A, czyli mnie zaskoczysz. Dobra. Okej, czyli inicjatywę ty masz, jesteśmy przygotowani, kończy się faza inicjatywy i przechodzimy do strategy phase, czyli dostajemy CPK jednego, czyli ja mam 3. Dobra, ja też 3. No i masz inicjatywę, więc teraz pytanie, czy wybierasz jakiegoś strategic ploya? Tak, wezmę. Wybiorę 2. W poprzedniej turze miałem daka i też to będzie w tej turze aktywne, więc za chwilę sobie zmienię na
minus 1 CP okay. i wybieram drugiego. Wow! Okay. On służy do walki wręcz. Okej, okay, czyli będzie ci poprawiał walkę wręcz. Tak, poprawię walkę wręcz. CPK wybiera, strategic player wybierasz jednego i potem ja wybieram. A potem możesz ty wybrać kolejnego. Czyli jeżeli ty wybrałeś sobie daka, ja wybieram takeover, płacę jednego CPK, to będzie powodowało, że będę miał lepsze statystyki przy coverze, będę miał od razu, będę miał lepszego save'a. Teraz ty możesz wybrać kolejnego. Ja już się zradziłem, wybiorę tego. Wow. A ja pasuję, to mi wystarczy, czyli w tym momencie jestem zadowolony z tej sytuacji. Ok, czyli mamy wszystkie strategic ploje, które chcieliśmy i przechodzimy do Firefight Phase. I ty masz inicjatywę. Tak, ja mam inicjatywę. Zrobię sobie tak, na początku aktywuję sobie tą jednostkę. Dawaj. Za jeden punkt mojej aktywacji przejmę sobie objective. Tak. Dzięki temu dodaję sobie, mam łącznie 3 victory points. Tak. A za drugą akcję, może strzelę do tego. Jest idealnie na placku. Moja broń nie ma opisanego zasięgu, ale ma pewną umiejętkę, która nazywa się Unload Slugs. Unload Slugs. Slugs. Już tobie mówię, co to tobie daje, chyba że ty to masz opisane na swojej karcie. Mam opisane. Proszę ciebie, mistrzu gry. Unload slugs. Each time this operative makes a shooting attack with this weapon in the roll attack die step of the shooting attack, if the target is within of it, you can re-roll any or all attack dice. Okej, okay. To by działało, gdybyś strzelał w odległości bliskiej, czyli w tym momencie tego pięciokąta, ponieważ nie jesteś, ta umiejka nie działa. Dobrze. W takim razie biorę sobie 5 kostek i śmiało będę trafiać na 4+. Powodzenia. Ja już szykuję moje 3. Ajajajajaj. Mam 3 trafienia. No, jeden krytyk i 2 zwykłe. Tak, ale przez to, że jest krytyk, dzięki mojej plojsie mogę jeszcze jeden zwykły sobie dodać. Dobrze, ja nie jestem w coverze, nic po prostu, także 3 na 5+. Oj, nie. Dobrze. Dla ciebie oczywiście. No, dla mnie świetnie. Zadaję 3 razy 3 damage'a, czyli łącznie 9 damage'a, 1 czwórka, jedna kostka krytek, czyli 4 damage'a, czyli łącznie mam 13 damage'a. Oh man. I znowu schodzi na jedną salwę. Schodzi na jedną salwę. Ma tylko 8 życia, daj spokój. Słuchajcie, kupujcie orków. Orki są dobre. Ja tu gram w tą grę pierwszy raz, ale widać. mistrz gry, który robi mi intro, nie ma szans. Dobrze, to były moje 2 akcje. Obracam znacznik. Twoja kolej. Dobrze. Rzeczywiście się to zrobiło nieciekawie. Mi zostały tylko 2 jednostki w tym momencie. Bardzo krwawo. I się zastanawiam, kogo tu aktywować. Szczerze mówiąc, zależy mi w tej chwili na punktach na maksa. Aktywuję moją jednostkę Hardened Veteran i wydaję mu rozkaz Engage. Pierwsze co, to robię ruch. Będę przeskakiwał, nie chcę tego obchodzić, będę przeskakiwał. Kosztuje mnie to jedno kółko. Następnie wykonuję 2 i za ostatnim robię przejęcie, dzięki czemu mam 4 w tym momencie i tutaj skończyłem, znowu jestem... Czyli sprzątnąłeś mi punkt przed nosa, tak? Sprzątnąłem ci punkt przed nosa, bo wiem, że gramy na dwie tury, więc... A zostały jeszcze 2, czyli masz szansę i zremisować i ze mną wygrać jeszcze. Zobaczymy, co zrobić. Zobaczymy. Wkurzyłeś mojego orka dowódcę. O. Zmieniam jego oznaczenie na takie gotowe do boju i do strzelania. Engage. Engage. Co oznacza tylko jedno? Szarża. O! Szarża. Szarża to jest twój zwykły ruch plus jedno kółko. Dobra, z zwykłego ruchu mam 3 kółka. Okay. Jedno kółko poświęcam, żeby przejść przez przeszkodę. Tak. Drugim kółkiem robię ruch. Trzecim kółkiem jeszcze dochodzę i czwarte kółko zrównuje się z tobą, by być... Żeby być w engage'u, musisz być dokładnie
trójkącik ode mnie jesteś i ponieważ poświęciłeś na razie jeden action point, masz drugi, czyli możesz wykonać walkę. Czyli robię walkę. Hmm. Mój komando ma do wyboru dwie bronie. Hmm. Wybieram Power Claw, który ma 4 kostki ataku, trafia na 3+, i zadaje 5 obrażeń, 5 obrażeń normalnie, a 7, jeżeli będzie to krytyk. Okej. Okay. No do tego ma Brutala jeszcze, ale o tym pewno potem. No, Brutal powoduje, że jestem w stanie bronić się tylko i wyłącznie na krytykach, co jest dla mnie no, fatalną sytuacją. Ale Hardened Veteran ma pewną umiejkę, a mianowicie za każdym razem, kiedy miałbym stracić jedną ranę, rzucam jedną kostką i na 5+ nie tracę tej rany. Także trochę taki disgustingly resilient z 40. No dobra, walcz zatem, patrz pan. Zobaczymy, ja wybieram broń, mam dwie i postanowię ci przyłożyć moim bionicznym ramieniem. 4 kosteczki. Na co? Na, już ci mówię, na 3+. No, wszystko weszło, ale nie ma krytyka. Nie ma krytyka. Zresztą nie ma dla mnie znaczenia, bo ja przez to, że to jest brutal, muszę się bronić na krytykach. Dobra, ja mam znowuż 3 kostki na 4+. Jak widzisz, tutaj podczas walki wręcz nie rzucam na defensa, ale rzucam też za swój atak walki wręcz. 3. No, jest krytyczne i zwykłe. I teraz tak. Ty zaczynasz i będziesz wybierał jedną ze swoich kostek, następnie powiem ci, co możesz z nią zrobić, potem będzie moja kolej, ja będę wybierał jedną z moich kostek i potem tak na zmianę, aż się kostki wszystkie nie skończą. Czyli ty, wybierając swoją kostkę, ponieważ nie masz żadnej krytycznej, masz zwykłe, możesz albo zadać mi obrażenia, zwykłe, albo wybić mi jeden z moich ataków. Dobra. W tym wypadku zwykły. Mój dowódca jest dla mnie ważny, wybijam tobie jeden atak. Wybijasz mi jeden atak zwykły, dobra. Moja kolej, ja mam krytyczne trafienie. Teraz powiedz mi, zwykłe trafienie ile powoduje obrażeń? Zwykłe trafienie 5 punktów obrażeń. 5 punktów obrażeń, to jest strasznie dużo, biorąc pod uwagę, że ja mam tylko i wyłącznie 7. Dobra, więc ja wybijam tobie krytykiem jeden punkt. Mogę to zrobić, to jest brutal, to była jedyna opcja, którą miałem. To znaczy, że kolejne 2 ciosy na mnie spadają i powodują 10 punktów. Teoretycznie, I'm dead, ale jestem hardened weteranem, więc rzucam. Najpierw za pierwsze 5 punktów muszę uzyskać 5+. I zobacz to, zobacz to! To jest twardy koleś. Szczerze mówiąc, na razie oberwałem tylko raz. I drugie 5. No, 3. Zadałeś mi łącznie 3 obrażenia, dlatego że jestem turbo kozakiem. Byłem w stanie to znieść, to znaczy, że z moich 7, 3 zostaje na 4. A już by się wydawało, że będzie miazga, a tu niespodzianka. Teraz powiem tobie o jeszcze jednej sytuacji. Gdybyś teraz zdecydował się tą jednostką podbiec i wziąć udział w walce, to możesz. Nie możesz oddać strzału do mnie, ponieważ jesteśmy w engage'u i walczymy między sobą, ale możesz podejść i walczyć. Wówczas ta jednostka, która jest w engage'u tylko ze mną, a nie z żadną inną jeszcze jednostką, będzie ciebie wspierała. To znaczy, że tobie będzie łatwiej oddać uderzenie. Twój weapon skill będzie obniżony o 1, czyli jeżeli miałbyś 4+, to miałbyś 3+. Świetnie, fajnie, warto wiedzieć. Twoja aktywacja w takim razie. Moja aktywacja w takim razie. Szczerze, nie pozostaje mi nic innego, jak dobrze się tutaj ustawić. Nie decyduję się na conceala, wchodzę na engage'a moim snajperem, będę się normalnie poruszał, podejdę sobie tutaj, to był mój ruch i teraz jeszcze zrobię taki numer i kończę swoją aktywację. Robi się nieciekawie, dlatego że ja mam mega przewagę w figurkach, a ty masz 5 victory pointsów, ja tylko 3. Tak, zgadza się. I w tym momencie mogę powiedzieć już, że mam zwycięstwo.
ale chciałbym zwrócić uwagę, że normalnie gra się 4 turning pointy, a nie 2. I gdybyś ty wyciął wszystkie moje jednostki, powiedzmy w trzecim turning pointie, gra się jeszcze nie kończy, ponieważ w czwartym turning point ty rozgrywasz sam. Chodzi o to, że nie ma już mnie na stole, co nie znaczy, że przegrałem, bo mogę mieć więcej punktów, ale ty masz jeszcze szansę w tym ostatnim sam spróbować zdobyć punkty i wyprzedzić mnie w victory points. Czyli w naszym przypadku musiałbym biegać po punktach. W twoim przypadku po prostu biegałbyś po punktach, ale gramy 2, tak ustaliliśmy na początku, więc w tym momencie ja już jestem zwycięzcą, natomiast ty możesz nadal ściągnąć moich zawodników wszystkich ze złości. Dobra, orki się wkurzają, jak to mają w naturze. W takim razie mój zawodnik z wyrzutnią rakiet atakuje twojego snajpera. Okej, okay. Mój snajper jest w coverze. Mam też odpaloną umiejętność przez ploja take cover, więc będę mógł się nieco lepiej bronić. Dobra, okej. Okay. Moja broń strzela do ciebie, bo ponieważ tak jak już ustaliliśmy, muszę widzieć twoją figurkę, widzę. Śmiało. Strzelam. 5 kostek. 5 kostek na 4 plus. Go for it. O, ajajaj. Dobry strzał. Ojojoj. 2 nie trafiły. No. 3 są. I teraz chwilka, bo... Combat, ale... Any critical hits, czyli... jak są 2, to się nie wyklucza, nie? Nie, nie wyklucza. Nie, nie wyklucza. Ja jeszcze używam mojego ploisa, daka. Mhm. Wykulnąłem critical, czyli jeden dodatkowy sobie kładę jako trafiony. Masakra, ci powiem szczerze. Dobra, ja jedną z moich 3 kostek od razu mam jako sukces zwykły, ze względu na to, że jestem w coverze. Natomiast kolejne 2 będę musiał się bronić, jednak ponieważ korzystałem z ploja take cover, mam o 1 łatwiej, żeby to zrobić. Czyli nie bronię się na 5+, tylko na 4+. Zobaczmy. No i tak to nic nie dało. Mam w tym momencie 2 zwyklasy i 2 zwyklasy strącają twoje 2 zwyklasy, co znaczy, że dostaję 2 krytykale. Czyli to jest 10 damage'a plus jeszcze splash. 10 damage'a, splash, ale nie wspomniałeś, zapomniałeś powiedzieć mi, że masz armor piercing 1, co nie miało znaczenia, bo wyrzuciłem 5, musiałem 4. Ale ściągasz ale mi... warto to wspominać. Ale warto o tym wspominać. Ściągnąłeś mi snajpera, ma 7 życia. I to jest mój też peszek, bo jeszcze jednej rzeczy tobie powiem. Teraz gdybym przeżył tą turę i tak się ustawiłem, miałem nadzieję, że się dobrze ustawiłem, ale tutaj popełniłem błąd. Ponieważ w momencie, kiedy ty byś skończył akcję, ja już nie mam do aktywacji żadnego zawodnika. Ale mogę wykonać jedną akcję, jeżeli jednostka nie jest w engage'u. A mianowicie jest to Overwatch. Overwatch mogę wykonać na jednostce, która już się ruszyła. To jest darmowy strzał, który mogę wykonać tą jednostką i jego umiejętność Ballistic Skills będzie trudniejsza o 1. Czyli ja w tym przypadku snajpera nie strzelałbym na 2+, tylko strzelałbym na 3+. Mógłbym to raz aktywować tą jednostkę. Gdyby ponownie była sytuacja, że ty masz jednostkę, ją aktywujesz, a ja znowuż nie mam, to jego już bym nie mógł aktywować. Tego nie mógłbym aktywować bez engage'u, ale gdybym miał jeszcze innego, który już był ruszony, też mógłby oddać strzał Overwatch, gdyby miał jakiś cel. No ale mi popsułeś wszystkie moje plany. Proszę bardzo, kolejna jednostka zginęła, został mi jeden dzielny Hardened Veteran i on utrzyma to zwycięstwo. No zobaczymy. Ja tym już drugą pasuję, okay. więc zmieniam na drugi znacznik. Dobrze. No i teraz tak, podpowiedz mi proszę tylko, jak mam teraz tego ukatrupić. Nie mogę do niego strzelać. Nie możesz do niego strzelać, musisz do niego podejść i spróbować mu przyłożyć. Tak jak wspomniałem, ze względu na to, że już jedna jednostka jest z nim w engage'u, będziesz miał supporta, będzie tobie łatwiej się ze mną bić. Dobra, snajperzy się często nie biją na pięści, ale ja tym razem chcę to zrobić. Ale to jest orkowy snajper, to jest spokój, bez problemu. 3 kółka ruchu do przodu. I 4, bo to jest szarża, dostajesz plus 1. 4, bo szarżuję. Tak. Jestem w trójkącie do ciebie. Tak.
Dobra. No i w tym momencie on cię supportuje, to znaczy, że będziesz miał poprawionego swojego weapon skilla. Normalnie na ile byś trafił w przypadku walki wręcz? Moją bronią są po prostu fist. Tak, pięści. Pięści. Mam trzy kostki, które trafiają na 3+. W tym wypadku na 2+. W tym wypadku na 2+, dlatego że mam... Ten supportuje. No. Okej, okay, to świetnie. To nic, ja będę ci próbował oddać moim bionicznym ramieniem. Wszystko trafiło. To ci pomogło, ten support, bo tam miałeś 2 dwójki, tak, nie? Tak, tak, tak. 3, 4 i krytyczek. I u mnie... 1, nie weszło. No dobrze, spokojnie, nie jest źle. Przypominam, że mam umiejętność Hardened by War i jestem w stanie potencjalnie je wybronić, gdybyś mi spowodował jakieś wundy. Powiedz mi, ty pierwszy decydujesz, co robisz. Czy zadajesz mi cios, czy będziesz zbijał którąś z moich... Tym razem chcę cię zabić permanentnie, dlatego wszystkie moje... Aha, nie mogę od razu. Spokojnie. Dobra, spokojnie. Widzisz, zdradziłem się. Na początku pierwsza kostka w twarz. Ile obrażeń? Obrażeń już ci mówię. 3. 3, dobra. Ja rzucam za każde obrażenie, na 5+, udaje mi się przetrwać. 2 już otrzymałem, czyli jestem w tym momencie, stoję na 2. Zostały tobie 2 kostki. Tak, zostały dwie kostki. To zbijam ci jedną. Dobra, zabieram jedną kostkę. No. I mi została ostatnia. Tak. I ją chcę również zadać tobie obrażenie. Znowu 3. Ja teraz muszę przynajmniej 2 piątki uzyskać. Come on! Harden! Udało się. Ależ on jest mocny, ten pan. I ten pan nie tylko, został już tylko na jednym, więc stąd jest czacha. I ten pan mówi tym ostatnim, że leje pana. I 5 obrażeń ci zadaję. 5 obrażeń, aż. Tak. Stary, to jest imperialna bioniczna ręka. No to tak mi przyłożyła, że chyba w dziąsło dostałem, ponieważ zostało mi połowa punktów wytrzymałości. Połowa punktów wytrzymałości, a to oznacza, że jesteś injured. Czyli dostaję krzyżyk. To oznacza, że twój weapon skill i ballistic skill podwyższają się o 1, będzie tobie trudniej. I to oznacza, że o 1 kółko mniej się poruszasz. I znowuż nie została żadna jednostka. Nie mam, poza tą jednostką nie mam żadnej innej na polu walki, więc nie mogę wykonać Overwatcha, więc wracamy do ciebie. Dobra. No dobra, mój ruch. Została mi jedna jednostka, tak de facto. Tak, ja stoję na jednym punkcie życia, ale nie dam się tak łatwo. Czy ja dam radę do ciebie podejść? Po tym można chodzić. Wiesz co? To jest w ogóle specjalny ruch, który jesteśmy w stanie wykonać. Ja muszę sobie na szybciutko sprawdzić, bo w podręczniku do Octariusa są opisane wszystkie informacje, które dotyczą właśnie tych terenów. I jeżeli chodzi o ten konkretny, to jest możliwość i szarżowania przez ten teren, bo zakładam, że to jest twój cel i plan. Dokładnie tak. To jest scrap pile, charge over. I teraz daj mi dosłownie sekundę. Okej, okay, sprawdziłem i w tym momencie mógłbyś rozpocząć w szarże, gdybyś znajdował się w jednym trójkącie od tego. Ajajaj. No to co, szarży nie dam rady, ponieważ moje figurki zostawiły mi drogę. Tak. Nie dam rady dobiec na odległość jednego cala, jednego trójkąta od twojej figurki. Tak, bo nie jesteś w stanie wykonać innej akcji ruchu, nie jesteś w stanie strzelić. Tak, no niewiele jesteś w stanie zrobić. A przez to, że gramy tylko 2 tury, tak. Nie dam rady dobiec już do tego punktu. Tak. Koniec. Przypomnijmy. Dzięki bardzo. Przypomnijmy, co tu się stało. Co tu się stało? Tu się stało, że 2 orki myślały, że po prostu sobie wklepią Kriegowi, a tu Hardened Veteran wytrzymał najpierw 1 walkę, 2 walkę, sam zadawał ciosy, nie tylko się bronił. No, myślę, że teraz jakby kolejnej tury nie miałby kompletnie szans wytrzymać. Potencjalnie, gdyby była ta tura, i gdybym ja miał token pierwszego gracza, czyli mógłbym spróbować zrobić fallback.
ale fallback to jest zwykły ruch, potencjalnie moglibyście spróbować mnie znowuż zaszarżować i zakładam, że no nie byłbym w stanie już tego utrzymać. Natomiast ja zdobyłem 5 victory pointów, ty zdobyłeś 3 victory pointy. Oczywiście to było intro, graliśmy mniejszą ilością figurek i graliśmy na tylko i wyłącznie 2 turning pointy, ale to tyle. Dzięki za świetny intro, Mikołaj. Dzięki. Moi drodzy, to był nowy Kill Team. Graliśmy na Octariusie, graliśmy intro, więc graliśmy trochę mniejszą ilością figurek i krócej. Natomiast jeżeli Wam się spodobało, jeżeli jesteście zainteresowani, to GW zapowiada, że do Kill Teama będą wychodzić mniej więcej co kwartał nowe pudła. Już w tej chwili wiemy, że nadchodzące będzie z Tau, będzie z nowymi terenami. Nie będzie tam jednak podręcznika głównego i chyba nie będzie tych wszystkich żetonów i akcesoriów. Więc jeżeli to, co tu widzieliście, Wam się spodobało, to może jesteście w stanie jeszcze gdzieś dostać Octariusa. Będzie dodruk w styczniu 2022 roku, więc jeżeli jesteście zainteresowani, a nie możecie już nigdzie go dostać, to dajcie znać swojemu FLGS-owi, lokalnemu sklepowi, żeby Wam zamówił. Jeżeli natomiast nie jesteście zainteresowani tymi konkretnymi frakcjami, to patrzcie, co GW będzie szykowało w nadchodzących miesiącach. Mam nadzieję, że intro Wam się spodobało, mam nadzieję, że nie popełniliśmy za dużo błędów. No i tyle na dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmikami, to prosimy o subskrybowanie naszego kanału. Jak zwykle dawajcie nam w komentarzach informacje, co Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!